Dzisiaj chciałem pokazać wam pomeczowe komentarze fachowców. Ja widziałam takie rankingi i takie przebitki na Senegalczyków, którzy podobno wszyscy są szamanami. I wszyscy wróżyli i wychodziło im 2-0 dla nich. Więc jakby już byłam przygotowana, ale też uważam, że te gole to nie były gole. Bo pierwsza bramka, no to się odbiła piłka od Cionka. No to nie jest jego wina. A ten drugi gol to jest po prostu absurdalny. To była makabra, ale posłuchajmy, co powiedział Zbigniew Boniek dzisiaj na konferencji prasowej. Moim zdaniem, panie Gwizdnąć, wszystkiego była przebieżka naszego bramkarza. Chyba do kiosku z napojami wyskokowymi. Senegalczyk strzelił bramkę, nie mając z tym żadnego kłopotu, do pustej.